Cześć, witam w kolejnym odcinku. Z racji tego, że poprzedni materiał o minivanach cieszy się dużym zainteresowaniem, oczywiście, jeżeli nie widzieliście tego materiału, link zamieszczam w opisie. Teraz postanowiłem przygotować dla Was odcinek o dużych vanach, które będą idealne na wakacje, świetne dla wielodzietnej rodziny, dobrze spiszą się też w małym biznesie. Przedstawię 5 naprawdę dobrych i sprawdzonych vanów, które kupicie za około 30 tysięcy złotych. Jeżeli materiał przypadnie Wam do gustu, pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Zatem zaczynamy. Miejsce pierwsze. Seat Alhambra drugiej generacji. Auto za 30 tysięcy kupicie z 2010 roku z dwulitrowym dieslem pod maską z zasilaniem Common Rail o mocy 115 koni. Alhambra to przedstawiciel wymierającego gatunku prawdziwie rodzinnych vanów. Nie zmienia to faktu, że to znakomite auto. Jeżdżąc z nim aż trudno uwierzyć, że SUV-y wypierają tego typu wozy. Jeśli zastanawiacie się nad samochodem prawdziwie rodzinnym, zapomnijcie o w miarę świeżych wydumkach w rodzaju nowego Renault Espace czy Peugeota 5008. W nich właściwości rodzinne zeszły na dalszy plan. Nowe napompowane 7-osobowe SUV-y czy SUV-owany są duże z zewnątrz i małe w środku. A w aucie rodzinnym z oczywistych względów chodzi o efekt odwrotny. Pozostaje szperać wśród modeli sprzed wielu lat. Taki właśnie jest Seat Alhambra drugiej generacji. Stonowany wygląd Alhambry, zresztą zupełnie jak jej brata bliźniaka, czyli Volkswagena Sherana, to nie wada. Tego typu auta projektowane są z myślą o wygospodarowaniu jak największej ilości miejsca wewnątrz, więc wyostrzone linie nadwozia, wymyślne łuki czy przetłoczenia to w ich przypadku przerost formy nad treścią. Nie oznacza to jednak, że vany muszą kojarzyć się ze szkołą rodzenia, oddziałem geriatrycznym czy grillowaniem na zjeździe miłośników kempingu. W przypadku Seata, nierzucający się w oczy wygląd nazwałbym dyskretną elegancją. To spore osiągnięcie projektantów Waga, że autu bliżej do luksusowej limuzyny klasy biznes niż przewozu osób busem po trasie Warszawa-Lublin. Co prawda idąc ulicą wśród zaparkowanych aut, Alhambra zupełnie nie zwraca na siebie uwagi. Ale za jej kierownicy łatwo odnieść wrażenie, że inni kierowcy czują przed nami respekt. Gdy zaprosimy do środka rodzinę, zaczynamy na serio doceniać Alhambrę. Po pierwsze, przesuwne drzwi. Dzięki nim maleje ryzyko obtuczenia sąsiadowi samochodu. Łatwo zaparkować na ciasnym parkingu i łatwo wyprowadzić z niego przychówek. Drzwi są otwierane i zamykane elektrycznie. Kierowca ma zatem nad nimi pełną kontrolę. Po drugie, trzeci rząd siedzeń. Składa się on może nie tak sprawnie, jak to się zdarza w innych modelach, ale za to cały system zajmuje niewiele miejsca. Gdy dwa tylne fotele są w użyciu, za nimi w bagażniku pozostaje jeszcze dość głęboka wnęka, w którą zmieści się parę toreb z zakupami i nie wypadną z niej, gdy tylko uniesiemy klapę. Po trzecie, schowki i schoweczki, nawet w podłodze. Dzięki nim drobne przedmioty nie walają się po podłodze, mają po prostu swoje miejsce. Dużą zaletą Alhambry jest to, że do obsługi wymaga od kierowcy jedynie zmysłu wzroku oraz umiejętności wciskania przycisków. Oczywiście znajdą się tacy, którzy będą narzekać na anonimowy styl kabiny, ale w aucie, który ma być praktyczny do kwadratu, estetyka schodzi na drugi plan. Deska rozdzielcza według mnie nawet dzisiaj nie wygląda przestarzale. Całość oceniam na 4 z dużym plusem. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj motor dwulitrowy TDI o mocy 115 koni. Oczywiście z zasilaniem Common Rail. Silnik wszedł do produkcji w 2010 roku i miał zastosowanie tylko w modelach Seata i Volkswagena typu van oraz transporter. Jednostka przeszła szereg modernizacji, które miała wyeliminować dużą awaryjność tej odmiany silnika z pierwszych lat produkcji. Największą zmianą było zastosowanie wtrysku Common Rail, który zastąpił wysłużony pompowtryskiwacz. Silnik w opinii użytkowników cieszy się bardzo dobrą opinią. Dodatkowym atutem jednostki jest jej popularność, przez co serwis oraz części są ogólnodostępne. Według mnie to najlepszy wybór, jeśli chodzi o Alhambrę. Reasumując, Seat Alhambra to bardzo poważny gracz w klasie vanów. Jest dobrze wykończony, świetnie wyposażony, nawet w najtańszej wersji i oczywiście dynamiczny. Czy warto? Jeżeli jesteś ojcem trójki dzieci bądź lubisz grilla i swoją teściową, często jeździsz w trasy i nie martwisz się tym, że będziesz szukał miejsca w centrum miasta minimum pół godziny, to oczywiście tak. W przeciwnym razie kup Leona Cuprę i ciesz się naprawdę szybkim hot hatchem i kasą na paliwo do niego. Miejsce drugie. Ford Galaxy MK2.
Auto za 30 tysięcy kupicie z 2011 roku z dwulitrowym dieslem pod maską o mocy 163 koni. Pierwsza generacja Forda Galaxy to wspólne dzieło koncernu Volkswagena i Forda. W przypadku Forda Galaxy 2 Ford się usamodzielnił i zaprojektował swojego największego vana według własnej koncepcji. Trzeba przyznać, że wyszło całkiem nieźle. Zaprezentowane w 2006 roku Galaxy może się podobać i udowadnia, że van nie musi być nudny. A jak prezentuje się jego użyteczność i czy dziś, po 15 latach kariery rynkowej, auto jest warte zainteresowania? Oczywiście, że tak. Według mnie Ford wykonał naprawdę dobrego vana, który nawet dzisiaj nie wygląda przestarzale. Dodatkowo Galaxy zaliczymy do najlepiej prowadzących się vanów, zadowoli ojców rodzin ze sportową żółką. Owszem, na sprężystym zestrojeniu podwozia cierpi komfort jazdy, ale coś za coś. Jeśli chodzi o walory praktyczne, Ford Galaxy nadal reprezentuje mocną średnią w klasie. Owszem, nie jest tak przestronny jak kilkuletni Grand Voyager czy Mercedes klasy V, ale już Grand Espace'owi czwórce ustępuje nieznacznie i wypada nieco lepiej np. od Citroena C8. We wnętrzu są trzy rzędy siedzeń, które umożliwiają przewóz. Z przodu miejsca jest sporo. W drugim rzędzie siedzeń również podróżuje się przyjemnie. Natomiast dwa fotele trzeciego rzędu usatysfakcjonują głównie dzieci. Znajdziecie tu wiele schowków, m.in. w podłokietniku, pod przednimi fotelami i podłogą, przed przednim pasażerem, na suficie i w górnej części deski rozdzielczej. A kabinę można różnie aranżować, od czego zależy pojemność bagażnika. Minimalnie 308 litrów, wtedy mamy komplet pasażerów na pokładzie. Maksymalnie 2325 litrów, podróż w dwuosobowym składzie. Do tego można liczyć na dużą ładowność, prawie 700 kg. Wyposażenie wielu aut okazuje się bogate i w lepszych wersjach obejmuje m.in. indywidualne ustawianie klimatyzacji dla każdego rzędu siedzeń, samopoziomujące się zawieszenie, skórzaną tapicerkę, tempomat, reflektory ksenonowe i na przykład panoramiczny dach. Także paleta silników jest bardzo bogata. Benzyniaki 1.6, 2.0 i 2.3 w kilku wersjach mocy oraz diesle 1.6, 1.8, 2.0 i 2.2. Tyle, że na podstawie ogłoszeń szybko dochodzimy do wniosku, że 80% oferty stanowi Galaxy z turbodieslem dwulitrowym TDCi. To udany napęd, zapożyczony z koncernu PSA i nieco zmodyfikowany przez Forda, o którym mam naprawdę bardzo dobre zdanie. Na rynku znajdziecie aż 4 warianty mocy tej jednostki: 115, 130, 140 i 163 koni. Ale zdecydowanie najlepsza jest właśnie 163-konna odmiana. To dobra wiadomość, bo wersja ta udanie łączy przyzwoitą dynamikę z rozsądnym spalaniem, a do tego pozwala wykorzystać duży potencjał podwozia. Silnik, jeżeli był prawidłowo serwisowany, to przebieg w granicach 300 tysięcy km nie robi na nim większego wrażenia. Podsumowując, Ford Galaxy 2 to dowód na to, że van nie musi być nudny. Dobrze wygląda, pewnie się prowadzi i jest naprawdę użyteczny. W wersji dwulitrowej TDCi jest też oszczędny i nie psuje się zbyt często. Uważajcie na auta za około 15 tysięcy złotych. Mają ogromne przebiegi i wymagają sporego dofinansowania. Jeżeli jednak wydacie około 30 tysięcy, bez problemu znajdziecie bardzo zadbanego S-Maxa z 2011 roku. Miejsce trzecie. Renault Espace 4. Auto za 30 tysięcy kupicie z 2011 roku z dwulitrowym dieslem pod maską o mocy 150 koni. Renault Espace wprowadzono w 2002 roku, czyli wtedy, gdy paleta modeli Renault przychodziła wyraźny kryzys jakościowy. Czy duży van nie będzie więc pułapką, szczególnie gdy nastawimy się na zakup wersji wysokoprężnej? Według mnie absolutnie nie. Auta po 2006 roku są naprawdę dopracowane i pod maską pracuje silnik dwulitrowy DCI konstrukcji Nissana, więc naprawdę bardzo dopracowany i praktycznie bezawaryjny. Czy auto może się podobać? Według mnie jak najbardziej. Auto ma w sobie coś, co przyciąga i zwraca na siebie uwagę na ulicy. Według mnie, jeśli chodzi o wygląd, to Espace wygląda najlepiej, jeśli patrzymy na vany z ubiegłej dekady. Najciekawsza i najpopularniejsza w tej chwili wersja Renault Espace to jego czwarta generacja, produkowana od 2002 aż do 2014 roku. Ze względu na atrakcyjną cenę na rynku wtórnym, najpopularniejsze są auta z początku produkcji oraz pierwsze egzemplarze wersji preliftingowej, delikatnie zmodernizowanej w 2006 roku. Na tle pozostałych minivanów dostępnych na rynku Renault Espace wyróżnia się przede wszystkim wręcz kosmicznym designem. Przełączniki, pokrętła i schowki umieszczone są dokładnie tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał. Kokpit rodem z ponaddźwiękowego samolotu Concorde to wielka połać plastiku zwieńczona jedynie centralnie umieszczonym dużym wyświetlaczem.
Podobnie jak w Citroenach znajdziemy tu wszystkie potrzebne informacje o samochodzie. Od temperatury silnika przez stan paliwa po prędkość. Poniżej kratki nawiewu i no właśnie, co z klimatyzacją? Jest, ale sterujemy nią przy pomocy panelu umieszczonego na drzwiach kierowcy. Zamiast niego w centralnej części kokpitu Francuzi umieścili kilka pojemnych i praktycznych schowków. Włącznik świadek awaryjnych został przeniesiony w okolice podsufitki, a tradycyjną stacyjkę zastąpił slot karty startowej umieszczony w rejonie lewarka zmiany biegów. Space po francusku oznacza przestrzeń. Zgodnie z nazwą wnętrze auta jest bardzo pojemne i komfortowe, a wrażenie bezkresnej otchłani kosmicznej potęgują gładkie, obłe plastiki wolne od pokrędeł i przełączników. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj diesla o pojemności 2 litrów i mocy 150 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 340 Nm uzyskiwany jest w nim przy 2000 obrotów na minutę, zaś maksymalna moc przy 4000 obrotów. Według danych technicznych samochód z tym motorem ma przyspieszać do setki w 10,6 sekundy. Jak na takiego kolosa to wynik godny pochwały. I trzeba przyznać, że również subiektywne wrażenia są bardzo dobre. Grand Space po przekroczeniu 2000 obrotów ochoczo rwie się do przodu. Wyprzedzanie przy wyższych prędkościach również nie stanowi problemu. W dodatku komfort jazdy podnosi elastyczność silnika, która sprawia, że na czwartym biegu auto przyspiesza o 30 km na godzinę bez najmniejszych protestów. W dodatku w środku nie jest zbyt głośno, więc hałas nie męczy pasażerów i pozwala spokojnie rozmawiać. Dobrze zestopniowana manualna skrzynia ma 6 przełożeń. Mogłaby jednak pracować lżej i precyzyjniej. Auto hamuje poprawnie, chociaż duża masa sprawia, że przód zaczyna nurkować, a to po prostu wymaga przyzwyczajenia. Jednak mimo tego układ hamulcowy jest dobrze wyczuwalny i nie zaskakuje. Zawieszenie Grand Space to przykład prawdziwie francuskiego komfortu. Jest miękkie i bardzo wygodne. Poprawnie tłumi nierówności, a samochód mimo wynoszącej 1801 mm wysokości nie przyprawia pasażerów o niepotrzebne nerwy przy szybko pokonywanych zakrętach. Podsumowując, ceny używanych egzemplarzy są bardzo atrakcyjne. Renault Space z 2002 roku można kupić już nawet za 6000 zł. Należy jednak uważać, bo najtańsze auta mają zazwyczaj spore przebiegi. Często wymagają regeneracji układu wtryskowego i turbosprężarki, co może podnieść cenę o kilka tysięcy złotych. Na bezpieczny, zadbany egzemplarz z krajowego salonu trzeba przygotować co najmniej 25 tysięcy złotych. Zakupem nie warto się śpieszyć. Wiele samochodów, szczególnie sprzedanych przez zagraniczne salony, to znakomicie wyposażone wersje, posiadające nierzadko nawet monitory odtwarzacza DVD w zagłówkach. Miejsce czwarte. Chrysler Grand Voyager. Auto za 30 tysięcy kupicie z 2008 roku z dieslem pod maską o pojemności 2.8 i mocy 163 koni. Grand Voyager to obszerne nadwozie, nierzadko świetne wyposażenie, przyzwoita trwałość i niezła cena. Duży amerykański van może być ciekawą alternatywą dla nielicznych europejskich wozów tego typu. Auto to prawdziwa legenda motoryzacji. Na początku lat 80. XX wieku współtworzył klasę dużych vanów, a za konkurenta miał jedynie Renault Space'a. Kolejne generacje zdobyły niemałe uznanie. Samochód stał się najpopularniejszym modelem tego typu na świecie. W 2008 roku podczas prezentacji Voyagera 5 chwalono się dotychczasową sprzedażą na poziomie 12 milionów sztuk. Opisywana generacja Chryslera Voyagera występuje już tylko z długim rozstawem osi, czyli po prostu jako Grand. O dziwo, samochód nie zrobił kariery rynkowej. Wiązało się to z problemami Chryslera, które doprowadziły do przejęcia marki przez grupę Fiata. W niemal całej Europie od 2011 roku opisywany model oferowano, oczywiście po lekkim liftingu, jako Lancia Voyager. Potrzeb całkowicie zniknął z rynku. Według mnie niesłusznie, bo to naprawdę bardzo dobry samochód. Przestrzeń we wnętrzu to bez wątpienia ogromna zaleta Chryslera Grand Voyagera. Zdecydowano się na układ siedzeń 2+2+3. I nawet kanapa w trzecim rzędzie oferuje dużo miejsca. Co ważne, w takiej konfiguracji siedzeń na bagaże ciągle jest jeszcze, oczywiście według danych producenta do dachu, ponad 900 litrów. Do tego można doliczyć podpodłogowe skrytki, przeznaczone na fotele znane z poprzedniej generacji Voyagera, pozwalające schować wszystkie fotele na płasko. Co więcej, można szukać egzemplarzy, w których siedzenia drugiego rzędu się obracają, dzięki czemu powstaje mała sala konferencyjna. Nie wszystkie auta mają ekskluzywne wyposażenie. Warto mieć to na uwadze, gdy wybiera się egzemplarz dla siebie. Choć Lancia przeszła tylko kosmetyczne modyfikacje, to jednak wnętrze można uznać za znacznie bardziej przyjemne. Jednak i tu jakość tworzyw może nie zadowolić co wybrydniejszych klientów.
Wśród Chryslerów dostępnych na rynku dominują auta z motorem wysokoprężnym. To przyzwoite 2.8 CRD, rzędowa czterocylindrówka. Co prawda silnik jest bardziej hałaśliwy i pracuje mniej kulturalnie niż np. dwulitrowy multijet, ale okazuje się naprawdę trwały. Spalanie nie ma nic za darmo. W mieście to 10-11 litrów. Jednak w trasie bez problemu zejdziecie do 7 litrów na każde 100 km. Alternatywą może być benzynowy V6. Początkowo stosowano głównie wersję 3.8, która jednak jest paliwożerna. W mieście nie ma co liczyć na wartości poniżej 20 litrów. Oszczędniejszy i przyjemniejszy na co dzień okazuje się silnik 3.6, prowadzony jeszcze w Chryslerze, ale bardziej popularny w Lancie. Potrafi się zadowolić w mieście nawet 15 litrami na każde 100 km. Jednostki przyzwoicie tolerują instalację gazową. Chrysler Grand Voyager prowadzi się bardziej dostojnie niż sportowo. Podsumowując, Grand Voyager to ogromna przestrzeń we wnętrzu oraz bagażniku, również przy 7 osobach. Przyzwoita trwałość mechaniczna, akceptowalne spalanie jeśli chodzi o diesla. Przez lata Chrysler Grand Voyager wyznaczył kierunki rozwoju w klasie vanów. Tymczasem wprowadzenie najnowszej generacji, a nawet zmiana marki na Lancie nie wyszło mu na dobre. Zniknął z Europy. Jednak w dalszym ciągu to naprawdę atrakcyjne auto z rynku wtórnego. Zanotowano co prawda kilka wpadek jakościowych, ale wiele rzeczy już dawno zostało naprawionych. Miejsce piąte. Jak już zapewne przyzwyczailiście się, to auto nietypowe. Tym razem to Dacia Logi. Samochód za 30 tysięcy kupicie z 2016 roku z benzyną pod maską o pojemności 1.6 i mocy 102 koni. Zapewne zaraz padną komentarze, że to przecież nie jest van. Jednak ująłem to auto, ponieważ oferuje naprawdę wiele za niewiele i może być alternatywą dla dużych rodzinnych vanów. Dacia do niedawna miała w polskiej ofercie zaledwie 3 modele. Teraz można w rumuńskich autach dosłownie przebierać i każdy znajdzie coś dla siebie. Poszukujący praktycznego vana dla 7 osób swoją uwagę skupi na modelu Logi. Dacia Logi dostępna jest zarówno w odmianie 5, jak i 7-osobowej, przy czym z zewnątrz nie różnią się one niczym. Nadwozie rumuńsko-francuskiego minivana to esencja prostoty. Wszystko zostało podporządkowane użyteczności. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się brzydkie i nijakie, po pewnym czasie zyskuje w oczach. Dla kierowcy istotne jest jednak to, co w środku. A tam znajdziemy bardzo obszerną kabinę i aż 7 miejsc dla pasażerów. Przy czym te dwa umieszczone w bagażniku nie są pseudo-fotelami, bo w miarę wygodnie podróżować może tam dwójka dorosłych osób. Problemem jest jedynie utrudniony dostęp do trzeciego rzędu. Dość poważnym mankamentem jest nieprzyjazny dla użytkownika system składania tylnych foteli. Dźwignie są niewygodne w obsłudze i nietrudno o przycięcie palców stalowymi elementami. To jedna z wielu ofiar zaawansowanych oszczędności. Jest ich niestety znacznie więcej, ale to one odpowiadają za niską cenę, więc chcąc, nie chcąc, trzeba tę gorzką pigułkę przełknąć. Niską cenę Dacia Logi widać i czuć też w innych miejscach. Materiały użyte do wykończenia wnętrza są twarde i szare, choć wyglądają nieźle, a sama deska rozdzielcza, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia, robi dobre wrażenie. Regulacja wysokości fotela kierowcy rozwiązana jest w dość kuriozalny sposób. Nie ma tam dźwigni, którą można pompować w górę lub w dół, aby podnieść czy opuścić siedzisko. Jest jeden stalowy pręt, po pociągnięciu którego kierowca po prostu gwałtownie zapada się wraz z fotelem. Podobne symptomy oszczędności znajdziemy w środku. Przyciski włączenia klimatyzacji czy uruchamiania ogranicznika prędkości wyglądają jak żart księgowy, którzy zbytnio przesadzili w cięciu kosztów. Naprawdę można to było zrobić lepiej. Jednak tutaj nie o to chodzi. Kupując auto czysto użytkowe, zapominamy o tym wszystkim. W tym przypadku ma to być samochód, który zawiezie nas bezawaryjnie z punktu A do punktu B i nie będzie miał na karku więcej niż 5 lat. Owszem, mam jednak wrażenie, że w cięciu kosztów posunięto się odrobinę z daleko. Wystarczyłoby kilka subtelnych zmian, żeby diametralnie zmienić odbiór tego auta. Największą zaletą Logi jest możliwość komponowania wnętrza według własnych upodobań. Pojazd jest wszechstronny. Możemy zapakować do niego zarówno nową szafę ze sklepu meblowego, jak i paczkę przyjaciół lub rodzinę na weekendowy wypad w góry. Bagażnik ma równomierny kształt, niczym odrysowany od linijki. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj 102-konną jednostkę benzynową SCE o pojemności 1,6 litra, która generuje 156 Nm maksymalnego momentu obrotowego przy 4000 obrotów na minutę. Jazda jest płynna, spokojna i dla wyciśnięcia większej dynamiki trzeba częściej zmieniać przełożenia skrzyni biegów. Przygotujcie się na spokojne osiąganie prędkości autostradowych. Aby 100 km na godzinę pojawiło się na liczniku, musi upłynąć 11,6 sekundy,
a maksymalnie pojedziemy Dacią Logi 172 km na godzinę. Podczas szybszej jazdy Logi może lekko kołysać nadwozie. Model jest też wrażliwy na mocniejsze podmuchy wiatru. Wyższe wartości prędkościomierza nie są też łaskawe dla naszych uszu. Na drodze ekspresowej w samochodzie robi się po prostu głośno, a dłuższa jazda autostradą może być męcząca. Benzynowy silnik współpracuje z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, która działa poprawnie i precyzyjnie. Silnik sam w sobie to jednostka naprawdę udana. Gdy będziemy regularnie serwisować ten motor, bez problemu przejedziemy 300 tysięcy kilometrów. Minivan Dacia jest samochodem, który dobrze znosi nierówności. Polskie drogi raczej nie będą dla tego samochodu wielkim wyzwaniem. Pojazd miękko pokonuje małe i średnie dziury w drodze, a śpiący policjanci nie będą specjalnie niepokoić pasażerów. Podsumowując, Dacia Logi jest przestronnym samochodem, który zarówno nowy, jak i używany może skusić swoją atrakcyjną ceną. Czy warto? Za niewygórowaną kwotę dostaniemy przyzwoicie wyposażony samochód z dobrym rocznikiem, który jest niezwykle funkcjonalny. Logi w razie potrzeby przewiezie 7 dorosłych osób lub mnóstwo bagażu. Na plus zasługuje również prosta obsługa i łatwe dopasowanie konfiguracji wnętrza oczywiście do Waszych potrzeb. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy polecacie duże wany. Pamiętajcie również proszę o subskrypcji kanału. Dziękuję.